witam wszystkich z pola nostrzykowego. Tfu, co ja mówię, orkiszowego. Tu jest orkisz, ale nostrzyk też jest. Siewka nostrzyka, samo się wydryki i siewka nostrzyka. Widać, że to pole nie pyskane w tym roku. W tamtym roku nie było tak widać, ale to nic. Ładny nostrzyk wypuścił, liść flagowy, jak ja to nazywam. A tu misie mi pomaga nagrywać. Chciałem odpowiedzieć na pytania, no niestety mało było tych pytań, ale postaram się odpowiedzieć jak najlepiej będę umiał. Kurczę, fajnie, będę mokry zaraz, bo troszkę na siebie się popadało w tej nocy i nie mam tych pytań zapisanych, także będę musiał zapamiętać i odpowiedzieć, ale może się uda coś wymyśleć. Dobra, także na chwilę pauza i pierwsze pytanie. Andrzej Leszyński pyta o chwastownik w bezorce i oczywiście gratuluję mi subskrybentów, to ja mu również dziękuję za to. Swoją drogą czekam na twoje nowe filmiki, Andrzej, bo naprawdę były ciekawe. Szkoda, że nie nagrywasz. A co do chwastownika w bezorce, zależy jaka bezorka. Raz mi się udało, ale piękny ostrożeń, raz mi się udało go zapchać, ale to było stanowisko po kukurydzy na nasiona, gdzie zrobiłem taką tylko gruber na głęboko. Talerzówka kukurydza miała ponad 3 metry wysokości. No i tam się, no nie da, w takich warunkach się nie da chwastownikiem. Ale jeśli taki normalny poplon mamy, już nie mówię o słomie, słoma zawsze zostaje, jakiś poplon się posieje i później się chwastownikuje, to, no to nie ma problemu. Jeszcze w takich warunkach mi się nie zapychał. To nie. Więc nie ma co się bać chwastownika bez orce. Naprawdę nie jest go tak łatwo zapchać, jakby się wydawało. Te pazurki pracują. To nie jest zwykła brona, która ciągnie. Więc i też mi się wydaje, że to troszkę jakoś inaczej porozkładane jest, że nie jest tak łatwo zapchać, nie ma co się bać chwastownika w bezorce. Tu też jest bezorka, której nie widać, że to jest bezorka. No niestety wszystko się już rozłożyło. Tu tylko jakieś takie ostatki. I ktoś mi powie, o nie ma okrywy, nie ma okrywy. No, co ja poradzę na to, że ziemia tak rośnie, takie ma życie biologiczne, że to wszystko się super rozkłada, o czasem coś zostanie jakieś. To był poplon i to naprawdę był fajny poplon, taki powyżej pasa jesienią. I co z tego, jak to się wszystko rozłożyło, mimo bezorki. Także ten. O, jakieś dziwne chwasty, nawet nie wiem co to jest. Tak, misia. To troszkę gorszy, no orkisz, ale myślę, że nie jest źle. Tu takie była mokre miejsce. Dobra, żeby się nie rozgadywać, idziemy do następnego pytania. Kolega Polish Hamstead, czy jakoś tak, ja nie umiem po angielsku czytać, kanał znam, też oglądam, pyta, jak tam z certyfikacją wyszło, jakie plany na gospodarstwo. No. Certyfikacja jest w planie, jak się nic nie zmieni, to będzie od nowego sezonu wchodzę już z certyfikacją, czyli po żniwach jest plan, żeby w to wejść pełną skalą. Szczegóły potem jeszcze na filmikach oczywiście to powiem, jak co i jak, bo to tak pełną skalą, ale nie do... No, wszystko wyjaśnię. Jak to jednak się odważę. Na dzień dzisiejszy jestem na 95% przekonany, że tak. Jakie plany na gospodarstwo? No, skąd mam wiedzieć? Jest tak, że na własnej ziemi wiem, co mam, na dzierżawach różnie bywa. Tak samo nie wiem, czy skąd mam wiedzieć, czy będę w stanie powiększyć gospodarstwo, czy nie będę w stanie powiększyć gospodarstwa. No nie mogę im powiedzieć, jakie plany. To po prostu trzeba żyć chwilą. Nie wiadomo też, jaka będzie koniunktura na rynku. Czy po prostu trzeba będzie zwijać, a nie rozwijać. Więc to jest pytanie bardzo trudne. Oczywiście, marzenia się ma. Marzenie jest takie, żeby się dało wyżyć z własnej ziemi. Ale to jest nierealne, moim zdaniem. Więc jeśli się uda, to dalej będę się posiłkować dzierżawami. Ale to tak, nie wiem, czy to opublikuję zresztą. Żeby znowu nie było, że za dużo coś powiedziałem. Dobra, także jeszcze raz. Zmiana scenografii. Chyba czwarty raz podchodzę do odpowiedzi na pytanie kolegi Polish Hamstead. Jak się nie mylę, tak to się czyta. Znam kanał, oglądam też, ekologiczny, fajny kanał. Może pierwsze
pokażę, co tu jest. Faszelia. Już kwitnie. Tak, ta siana jesienią, ale do tego wrócę. Dobra, to kolega Paul Halmstedt zadał pytanie odnośnie tego, jakie plany na przyszłość, już mam certyfikat i na jaką skalę chcę działać. I to jest najtrudniejsze pytanie, jakie może być. Bo plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. Także powiem może inaczej. Po kolei, nie mam certyfikatu jeszcze. Będę się starał certyfikować. To jest w planach, jest certyfikacja gospodarstwa. Ale to na razie tyle. O planach, no nie wiem, bo to plany planami, a wszystko się może zmienić w przeciągu kilku godzin. Po ludziach chodzą różne tragedie. Różnie w życiu bywa, różne przypadki, więc nie chcę może mówić o planach, tylko o marzeniach może powiem. Powiem o marzeniach, które się najprawdopodobniej nie spełnią. Ale kto wie. To też zależy, jak tam inne osoby będą mi chciały pomóc, czy nie. Marzy mi się na pewno mieć kózki, żeby być jak najbardziej samowystarczalnym w żywność. W tej chwili brakuje mi jeszcze nabiału i tłuszczów roślinnych. Tłuszcze zwierzęce mam, bo mam swoje świnki. Mamy, znaczy tata mam, ale nieważne. Mamy swoje świnki na mięsko, są też owieczki, więc mięsko mamy, jajka od kur mamy. Właśnie też dzisiaj udało mi się zakupić zielononóżki, z czego jestem bardzo zadowolony. Także tu w tym kierunku, a w kierunku bardziej takim na większą skalę, to trudno mi powiedzieć. No marzy mi się, żeby być wystarczalnym jak najbardziej, żeby produkować może jakość, nie ilość, i z tego, żebym był w stanie wyżyć. Może jakieś właśnie te kózki i nabiał, do tego jakieś kurki, jajeczka, ale wiem, że to się wiąże z ciężką pracą, bardzo ciężką pracą, cięższą niż przy gospodarstwach konwencjonalnych, czy jakichś nawet dużych roślinnych, gdzie tylko się posieje, pryska, sieje, pryska, zbiera, pryska, pryska, nawozi, pryska, pryska, zbiera, sieje, pryska, pryska. A w ekologii jeszcze na taką małą skalę, tak jak moje gospodarstwo, co jest, to na pewno by było trudnie, bo trzeba było mieć zwierzęta takie, kurki, jakieś serki nabiały, gdzieś to sprzedawać, prosić klientów. Także to jest trudno. Jak na razie widziałem, jak to mąkę, ile to czasu pochłania, bo to trzeba i do młyna zawieźć, przywieźć, popakować, powysyłać, rozmowy z klientami. Jak podliczyłem, ile mi z tego zostaje, to tak naprawdę ja chyba ludziom robię przysługę, bo przez cały rok, co ja się bawię w te mąki, to mógłbym spokojnie więcej zarobić przez miesiąc na etacie. Także ten, ale satysfakcja jest nieporównywalnie większa. Bo takie właśnie jak pozytywne komentarze, jak ludzie są zadowoleni, że to jest dobra mąka. Ja wiem, że to nie jest trucie ludzi, tylko można powiedzieć nawet leczenie ludzi, bo już nie pamiętam, kto tam powiedział jakiś tam, że żeby lekarstwo było pożywieniem, a pożywienie lekarstwem. I to właśnie Orkisz się to jak najbardziej w to wpisuje, bo to Orkisz to jest święta Hildegarda w XII wieku już tym leczyła ludzi. Od utoskiego szata Fasylia. Więc to tak wygląda. Na jaką skalę? Nie wiem. To jest naprawdę trudne pytanie. Mi się marzy, no i marzeniem świętej głowy jest mieć 1/10 może tego Sobabalski. To i tak się nie spełni na pewno. Fajnie by było tak właśnie być wystarczalnym z gospodarstwa niewielkiego, ale różnie to bywa. Oj, tu naprawdę jest, tu było mokro i tu jest najgorsze, ale pójdziemy 2 kroki dalej, będzie ładniejsze. Idźmy tu, gdzie jest ładniejsze. Także kolego Paul Halmstedt, myślę, że wyczerpująco odpowiedziałem na pytanie. W skrócie, nie planuję za wiele, bo po prostu plany planami, a życie życiem, więc tak, mogę tylko dłużyć o moich marzeniach, co mi się marzy. Dobrze, to mamy. Następne pytanie.
Gusław pyta się, i to akurat nie jesteśmy w dobrym miejscu, pyta się, czy da się wykosić fasolię w takim momencie, żeby ona wzeszła i była na drugi rok. Więc odpowiem w ten sposób. Jesteśmy na fasolii, która była siana w połowie października. Skąd mi to przyszło do głowy, taki szef? Otóż, rok wcześniej miałem fasolię sianą w normalnym terminie. Zebrałem fasolię na nasiona. No, gdzieś w lipcu się zbiera na nasiona i po prostu stależowałem, tam jakiś popłyn wysiałem, żeby tam jeszcze pszczółki może coś złapały, może przynajmniej, żeby tam urosła, żeby dla ziemi coś było. No i koło połowy października siałem pszenicę. O, tu jest dość ładne, no jak zacznie kwitnąć, naprawdę będzie petarda. Siałem pszenicę koło połowy października i co się okazało w przyszłym roku? Że było mnóstwo fasolii przezimowanej. I naprawdę był problem w pszenicy z tą fasolią. No, niestety, albo stety nie była ekologiczna, to się chemią załatwiło i to nie ma problemu z tym. Ale nieważne, to się właśnie wzięło stąd, że mi wpadł do głowy pomysł, żeby posiać fasolię jesienią. I to jest z jesiennego siewu, 15 października, około 15 października z siewu zaczyna kwitnąć, mamy dzisiaj chyba 7 maja czy coś takiego. O, tu naprawdę petarda. I co najfajniejsze, tu jest bez żadnego prysków. Także da się, tylko chyba tak. Jak kolego chce sobie zrobić taką fasolię, to ja polecam zrobić tak. Posiać marzec, początek kwietnia. Ona zakwitnie w swoim czasie, w lipcu będzie miała nasiona. Stależować raz. Albo zebrać na nasiona, jak macie kto zebrać, wysuszyć i tak dalej, chce się bawić, nie, to stależować. Ona wzejdzie jeszcze raz, ale bank nasion będzie tak duży, że nie ma co się przejmować i około połowy października jeszcze raz to przetależować, zabronować ładnie i ona powschodzi i przezimuje wtedy. To taki jest plan. Ja bym też, jak się nie chce siać, polecałbym ogórecznik. Ogórecznik to jest super roślina pszczelarska, no niestety gorzej, że ciężko ją zebrać na nasiona. Ale ona się super rozsiewa. Jak siana na wiosnę, w połowie lata, znaczy kwitnie z normalną fasolią, nie z tą zimą, tylko z normalną fasolią, zaczyna kwitać i kwitnie do samej zimy. Kwiaty się rozwijają, nasiona się wysypują, on zakwita dalej i później z tych osypanych nasion na wiosnę wschodzi ogórecznik. Więc raz się posieje, on się naprawdę rozsiewa i wschodzi. Więc można by było zrobić ten bajer, żeby posiać fasolię z ogórecznikiem i zostawić to i wtedy koło połowy października stależować i na drugi rok może by coś fajnego z tego wyszło. Także też na to pytanie starałem się jak najbardziej obszernie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że się udało. O, fajne ujęcie. Także przejdźmy do kolejnego. Ewa Ludberg pyta, czy moje eko uprawy będą miały certyfikat mojej... Inaczej, moje niepryskane, bez chemii uprawy, czy będą miały certyfikat ekologiczny? Tu już po części wcześniej odpowiedziałem, tak, chciałbym się certyfikować gospodarstwo, tylko to nie jest tak, że dzisiaj podejmuję decyzję, że będę miał certyfikat, wchodzę w to i na przyszły rok już mam certyfikat. Nie, certyfikat polega na tym, że 2 lub 3 lata jest się w tak zwanej konwersji, że pole się wyczyszcza, uprawia się metodami ekologicznymi, bez chemii, bez nawozów, normalnie wszystko eko się uprawia, ale jeszcze nie można sprzedawać jako ekologicznego tego, dopiero po tym czasie, gdy pole się wyczyści z tej chemii, co na niektórych działkach już mógłbym sobie robić badania, na pewno by wyszło, że już jest bez chemii, bo tak pokazywałem, że ja mam część gospodarstwa właśnie tak eko, ale już nie będę mieszał, tylko stałem prawdopodobnie i certyfikat będzie, jeśli się nie mylę, dopiero w 2027 roku. Będzie jakieś takie namiastka certyfikatu, że ekologiczne w konwersji, nie wiem dokładnie jak to wygląda, musiałbym się dopytać, ale tak stricte certyfikat prawdopodobnie w 2007 dopiero. I jeszcze o tyle, że pszenica i tam orkisze będą, to nie wiem czy znajdę młyn, który ma certyfikat ekologiczny, który mi to zmieni, więc po prostu może być w ten sposób, że może być mąka z ekologicznego orkiszu, czy tam ekologicznego żyta. A są takie przepisy, żeby mąka była mianem ekologiczna mąka, to musi być zmielana w mynie ekologicznym. No niestety, takie mamy prawo i tak jest.
ale już jeśli będzie ma certyfikat, już będę mógł się poświęcić, że z ekologicznego zboża jest robiona, a na razie jest tylko po prostu uprawiane metodami ekologicznymi. Dużo ludzi właśnie to mnie denerwuje strasznie, jak na tych wszystkich OLX-ach, nie OLX-ach wystawiają wszystko eko, ja tam dzwonię, pytam się, okazuje, że normalnie albo pryskane, albo miody też, ekologiczna pasieka, ekologiczne miody, a tam od słowa do słowa okazuje się, że ładują ciężką chemię do ula. To jest po prostu nieporozumienie. Tak samo też dużo ludzi się reklamuje, że ma ekologiczne mąki, czy tam jajeczka, tak naprawdę jajeczka ekologiczne od kurek hodowanych na pszenicy pryskanej i jeszcze do tego karma jeszcze dokupowane. No niestety, u mnie, ja nie mówię, że mam ekologię, bo nie mam, ale to co uprawiam, to zapraszam do siebie na gospodarstwo, jeśli ktoś nie wierzy, pokazuję na internecie, pokazuję też, jak ktoś chce zobaczyć, jak wyglądają te uprawy na żywo, nie ma problemu. Jeśli ktoś chce, to może też przebadać. Ja gwarantuję, że tam grama jakichś pozostałości nie ma. No niestety, na razie to jest tylko moje słowo. Kto wierzy, to fajnie, kto nie wierzy, to trudno. Bo każdy może tak powiedzieć jak ja. A rękę dam sobie uciąć, tylko że nikt nie przyjdzie mi ciąć. Także mówię, tak jest. Na razie bazuję na zaufaniu klientów i cieszę się, że klienci mi ufają. Bo ufają i wracają do mnie. To naprawdę jest miód na moje serce, jak ktoś chwali taką mąkę. No i się cieszę, że tak jest. A na certyfikację, tak jak powiedziałem, przyjdzie jeszcze czas. No i niestety, ale już pytania się skończyły, nie było wiele pytań. Niestety, a może i dobrze, pierwszy mój taki odcinek z pytaniami i odpowiedziami. Może z czasem będzie coś więcej, zobaczymy. Ja tam nikogo do subskrybowania, ani do lajkowania nie zachęcam, bo ktoś zechce, to bez moich zachęt będzie potrafił to zrobić. A kto nie zechce, to mogę sobie na każdym odcinku po 10 razy mówić, żeby subskrybowali i tak tego nie zrobią. Więc wyszedłem z założenia na samym początku, że nie będę o to prosił i tego się na razie staram trzymać. Fajnie ta fasylia, co? Pszczółki szaleją. No, jestem ciekawy też, jak tam pierwsza seria mateczników, ile przyjęć będzie. Wczoraj podłożyłem, zobaczymy, co wyjdzie. Dobrze, także kończę na razie i w końcu za chyba czwartym podejściem udało mi się coś sensownego, może sensownego, nie wiem, jak usłucham to powiem, nagrać. Także dziękuję wszystkim za uwagę, za to moje wypociny. Jeszcze raz przepraszam kolegę Polish Homestead za to, że nie odpowiedziałem na jego pytanie tak jakby tego oczekiwał, bo po prostu nie da się niektórych rzeczy zaplanować, więc nie opowiadam o planach. A marzenia się nie spełniły. Powiedziałem o tym, co marzę, co wiem, że mi się nie spełni, ale tak. O, jakaś dzika pszczółka. No, poleciała. Dobra. To koniec na teraz i biorę się za jakąś robotę w końcu konstruktywną. Przepraszam za to, że za kamerą ruszam, ale patrzę się bez kamery, a kamerę mam gdzie idzie, także wybaczcie. No, cześć.